Wycieczki po filmowym Dolnym Śląsku nie można by było uznać jako udaną w momencie, kiedy ominęlibyśmy właśnie jakże ważne miejsce, jakim jest ta urocza stacyjka Pilchowice-Nielestno. Oczywiście wiecie Państwo, nasza jedna z ulubionych komedii o Franku Dolasie, kanonierze Franku Dolasie, którego wcielił się Marian Kociniak, jak rozpętałem II wojnę światową. I dzisiaj pokażę Państwu kilka miejsc związanych z tym filmem. Kolejnym planem tej prześmiesznej komedii jest stacja, poprzednio nazywała się Cieplice Śląskie Zdrój, obecnie Jelenia Góra. Już cieplice są włączone do Jeleniej Góry. No i tutaj też kręcono właśnie sceny do jak rozpętałem II wojnę światową. Kolejną uroczą stacyjką na szlaku komedii Jak rozpętałem II wojnę światową jest właśnie ta jakże fajna i miła, przesympatyczna mała stacja, tak ładnie zachowana, szklarska, porębna, średnia. No i tutaj są dalsze sceny, tutaj te ucieczki Franka do lasa razem z Józkiem. Skoro jesteśmy w szklarskiej porębie, to ruszamy zwiedzać. No i mamy tutaj piękne, właśnie stare, zachowane wille w kurorcie wypoczynkowym i uzdrowiskowym. No ale szukamy klimatów filmowych, no i proszę, znajdujemy. Mamy tutaj naszego misia w barze, który tutaj ma taki charakter perelowski. I ruszamy dalej. Na poszukiwanie sławnego mostu pilichowickiego, a obecnie potocznie zwanego imieniem Toma Cruza. Dlaczego imieniem Toma Cruza? Ano gruchnęła wieść, że tu realizatorzy filmu Mission Impossible 7 zamierzają ten malowniczy most wysadzić. Jakie ziarno prawdy było w tej informacji? Nie obiecuję Państwu, że będzie łatwo, bo nie będzie. Raz, że tutaj się ciężko po tym zboczu zejść na dół, do brzegu. Zobaczcie Państwo, jak tutaj wkoło, jaka jest dzisiaj, jaki tu jest spokój, jakby po prostu to było gdzieś daleko od cywilizacji, tylko ten most wiszący nad tymi dwoma brzegami jeziora Pilichowickiego no robi takie wrażenie, naprawdę, wiecie, no chciałoby się tutaj siedzieć i oglądać to cały czas. Jak będziecie Państwo oczywiście w Lubomierzu, no to nie jest tak bardzo daleko stamtąd, a warto, żeby przyjechać, bo ta scena, gdzie pojawia się właśnie tytuł filmu, to na tle tego mostu. Można spać spokojnie, most nie zostanie wysadzony, został wpisany na rejestr zabytków. Kolejny film. Mamy tutaj film zatytułowany Skąpani w ogniu, o bardzo ciekawej obsadzie, bo widzicie Państwo, młoda, piękna Beata Tyszkiewicz i towarzyszący jej jakże przystojny, młody Stanisław Mikulski, właśnie na tle tutaj tego jeziora. I co najważniejsze, zapory. Ta zapora jest naprawdę, wiecie Państwo, jak ja ją zobaczyłem, no to wstrzymałem oddech. Ogromna, monumentalna budowla. No, trzeba przyznać, że chyba trochę niewykorzystana do filmu. Baś się prosi właśnie, żeby tutaj Tom Cruise gdzieś się wspinał, albo jakiś James Bond. Co do samego filmu, o którym wspomniałem, Passendorfera z 1964 roku, nie będę się nad nim rozwodził, bo po prostu zwyczajnie nie warto. Kontynuując wycieczkę po filmowym Dolnym Śląsku, trafiam na chyba najbardziej, jedno z najbardziej, oczywiście po Wrocławiu, najbardziej filmowe miejsce, czyli do miasteczka Lubomierz. No, proszę Państwa, nie chcę się tutaj rozgadywać. No, sami swoi, cała ta trylogia Sylwestra Chęcińskiego, Kocham kino, Krzyż Walecznych i wiele, wiele, wiele innych filmów. Tutaj właśnie, gdzie stoję, to jest tak zwany zaułek filmowy. Tutaj Państwo znajdziecie pełną informację dotyczących wszystkich filmów, które tu powstały. Stąd też jest to obowiązkowy punkt programu, jeśli chodzi o filmowy Dolny Śląsk. Kolejna rzecz, którą należy obowiązkowo zrobić, to zajrzeć do Muzeum Kargula i Pawlaka, Muzeum Samych Swoich. Dosyć duże, sporo sal, co mnie zaskoczyło, to nie ma jakaś tam jeden pokoik czy dwa. Dużo fotosów, które mnie bardzo interesują, i plakatów filmowych, trochę audiowizualnych też. No i o czym warto wspomnieć, znaczy trzeba wspomnieć, to bardzo życzliwy tutaj opiekun tego muzeum. Przesympatyczny pan.
Z racji tego, że wszystkie te atrakcje filmowe są zlokalizowane bardzo blisko siebie, no to wystarczy nam 2-3 godziny, żeby spokojnie tutaj zwiedzić wszystkie ciekawe miejsca. Tadeusz Chmielewski, Gdzie jest generał? Rok 1963. Akcja filmu się dzieje tutaj na zamku Czocha, no i gdzieś w okolicach tego zamku. W zasadzie można powiedzieć, że większość tutaj pośród tych murów. Miałem przyjemność oglądać tą komedię kilkukrotnie i przed samym przyjazdem, przed samym wyjazdem tutaj na Dolny Śląsk odświeżyłem sobie ją i o dziwo kiedyś mnie bardziej bawiła. No jest kilka takich naprawdę fajnych tutaj momentów, można się pośmiać, ale o ile kiedyś po prostu wydawała mi się tak bardzo zabawna, no to teraz już tak ciut mniej. No pamiętacie Państwo, co tutaj chodziło, że w piwnicach tego zamku było tutaj dużo zgromadzonego wina i żołnierze podbierali tutaj właśnie te zapasy zamkowe i nasz bohater Turek, który właśnie też jest amatorem na ten napój, trafia na zdecydowany opór tutaj takiej saudatki, która strzeże, nie wiem czy tutaj ona sama się zadeklarowała, czy taki naznaczono taką służbę. W każdym bądź razie z tego wynikają śmieszne całe perypetie. W tym miejscu nasi żołnierze, którzy wdarli się już do zamku, ostrzeliwują się z Niemcami i taka jedna z bardziej takich zabawnych scen, to w momencie tutaj z tego miejsca się wytacza ten pruski, elegancki generał, który akurat w tym momencie nie jest elegancki, bo jest bardzo pijany, upity tutaj przez jednego z polskich żołnierzy. Idzie, tutaj chłopaki strzelają. To jest taki kufer, w którym siedzi jeden z żołnierzy i tam strzela. A nasz generał tutaj przyciska ten kufer i facet jest przymknięty. Nagle Niemcy przestają strzelać. Skąd strzelali nasi? Już pokazałem. Niemcy ostrzeliwują się tutaj z tych schodów, za tego portyku. No i w momencie, kiedy widzą generała, który tam składa ręce, prosząc o litość, a w zasadzie chodzi mi o to, żeby go jeszcze dalej nie poić tym winem, no to odbierają to jako sygnał do kapitulacji. No i tutaj składają broń i schodzą tymi schodami. Elżbieta Czyżewska grała w różnych filmach, no takich błahych jak ten, ale grała też i w poważnych. No, trzeba przyznać, że w tym czasie to była rozpoznawalna aktorka i bardzo popularna. Fajnie zagrała, no to taka lekka komedia tam. Nie ma co tutaj, nie było chyba jakichś specjalnych wymagań przed nią tutaj wysoko postawionych. Tak w rzeczywistości to nie wiem dokąd prowadzą te drzwi, bo są zamknięte, ale w filmie to były drzwi, które prowadziły właśnie do piwnic. A w momencie, kiedy strzelała nasza tutaj bohaterka chyba z tego mostu, to Orzeszko dostał tutaj, udawał postrzelonego i tam chyba wpadł w tamte. Już nie jestem pewien, czy odwrotnie. W każdym razie to, co zapamiętałem, to na tych kamieniach ona sobie postawiła taki, z pałacu wyciągnęła taki szezlong, czy jak to się nazywa fachowo, i na tym siedziała z wintowką, tak Rosjanie nazywają karabin, i pilnowała wejścia właśnie tutaj do tych piwnic, żeby żołnierze się nie opijali. O. Płotnicki, który gra tutaj takiego starszego żołnierza, tak z takim fajnym zaciągnięciem wschodnim. I on tutaj, Orzeszko, Orzeszko, otwórz. On tutaj go, wcześniej go źle potraktował i tak miał wyrzuty sumienia i walił w tą bramę właśnie, żeby Orzeszko go wpuścił. A Niemcy przyczajeni tutaj z automatami czekali, jak dalej się rozwinie sytuacja. Taką ważną rolę odgrywa ta wieża z zegarem, którą Państwo tam widzicie teraz. Chodzi o to, że tam Orzeszko tam po prostu porusza tymi wskazówkami zegara i ci Niemcy są zaskoczeni, że po prostu zegar nagle tak przyspieszył i tak zasuwają te wskazówki. Pamiętacie Państwo? W momencie, kiedy żołnierze poszukiwali Orzeszki, to widać, kilkukrotnie chyba on się pojawia w ogóle, ten kominek z taką podwójną kolumnadą. No, bardzo ładnie taki naprawdę. Ciekawie to wygląda, musicie Państwo przyznać. Wracamy do Wrocławia, dokładnie w okolice Wrocławia i
Oczywiście Oleśnica. No, co prawda nie sprawdziłem, nie udało mi się znaleźć informacji, jakie filmy kręcono w Oleśnicy, ale zapewne takie były. No, polecam Państwu, żeby na tym szlaku dolnośląskim nie ominąć tego miasta, chociażby przez to, że ma taką starą, ciekawą historię, również związaną z naszymi Piastami. Chciałbym Państwu opowiedzieć o filmie, którego reżyserem był Zygmunt Lech. Film był zatytułowany Dom Sary. Pojawił się w kinach w 1987 roku. No i jeżeli powiem o tym filmie, że ten film jest bardzo przeciętny, no to będę wobec niego bardzo życzliwy. Z miejsca pojawia się pytanie, więc po co wspominać w ogóle ten film? A no warto, chociażby z tego względu, że wybrano bardzo fajne miejsca jako sceny filmu. Dwa pałace, jeden właśnie ten, który jest za moimi plecami, czyli pałac w Sadowicach. Obecnie w tym miejscu znajduje się zakład poprawczy, no on dość długo tutaj jest i to chyba jakiś specjalnie zaostrzonym rygorze, bo jak widzicie Państwo jest tutaj, zapomniałem jak się nazywa ten rodzaj drutu kolczastego. Poważnie traktują sprawę izolacji tych młodocianych. I z tego powodu możemy zapomnieć o jakiejkolwiek możliwości zwiedzenia tutaj z bliska tego pałacu, a już zupełnie z wewnątrz. Pozostaje nam cieszyć oko jakże ładną i ciekawą architekturą. W filmie mamy okazję oglądać tą bramę tutaj z zewnątrz i od wewnątrz. Ona wygląda inaczej. Elementy metalowe już są zupełnie inne. I cóż, tutaj do bramy właśnie przyjeżdża ten taki demoniczny lokaj, którego gra Zdzisław Kuźniar, dobry skądinąd aktor. Przywozi tutaj kolejną ofiarę dla swojej pani. Pani, która ma na imię Sara, nazywa się Sara Braga i jest demoniczną kobietą, która wysysa z mężczyzn wszystkie tutaj siły witalne, doprowadzając ich wręcz do roztopienia się prawie. Także no, jakże życiowy ten film jest. Jest to film rzadki, jeśli chodzi o gatunek naszej polskiej kinematografii, bo jest to horror. Lub można określić go również jako film fantastyczny, no ale powiedzmy, że horror. Mało powstało tych filmów tego typu w Polsce. No teraz jest jakiś trochę jakby worek się rozwiązał. Główną tytułową rolę, czyli Sary, gra Hanna Balińska, którą miałem okazję zapamiętać z takiej roli epizodycznej Zochy w filmie Brunet wieczorową porą. No ale tam tak dała się poznać raczej jednostronnie i to była taka, tak jak wspomniałem, rola krótka i epizodyczna. No a tutaj już reżyser jej na tyle zaufał, że powierzył jej główną rolę. No wyraźnie ta rola panią Hannę przerosła. Ten mostek, a raczej jego balustrada tutaj z prawej strony pojawia się na filmie, ale w owych czasach ta balustrada nie była metalowa, tylko była drewniana. Jeśli Państwo tego filmu nie widzieliście, to powiem tak, niewiele straciliście. Prawie nad samą rzeką Bystrzycą, spoza tutaj tego starodrzewia, wyłania nam się dostojny pałac w samotworze. No i reżyser Zygmunt Lech również wybrał to miejsce jako tło dla swojego filmu. Nie przypominam sobie, żeby z zewnątrz było widać ten pałac, natomiast wykorzystane taką salę owalną, taką charakterystyczną, taką w stylu antycznym, klasycystycznym. I muszę poszukać w swoich zasobach, bo kiedyś nasz szef tutaj organizował takie przedświąteczne spotkanie i na pewno mam gdzieś w swoich tutaj zasobach zdjęcia z wewnątrz tego pałacu. Z wielkim żalem muszę to stwierdzić, ale nasza wycieczka właśnie dobiegła końca. Chciałbym się z Państwem pożegnać w tym miejscu, w pałacu w Krobielowicach. A dlaczego tutaj? Nie wiem, czy w tym miejscu kręcono jakikolwiek film. Wiem, że ten pałac pojawia się w literaturze.
A wybrałem to miejsce ze względu na swój prywatny, osobisty sentyment. Miałem okazję spędzić tutaj ponad miesiąc czasu, 20 lat temu, zimą, w grudniu, w okresie przedświątecznym. I później też kilka razy jeszcze tutaj przyjeżdżałem. Feldmarszałek Blücher został obdarowany przez króla pruskiego tym pałacem za jego wydatny udział w zwycięskiej bitwie pod Waterloo. Z tego co wiem, to chyba długo tutaj nie pomieszkał, nie nacieszył się tym. Po drodze mijałem tutaj mauzoleum, na chwilę się zatrzymam. Wcześniej go pochowano w jakimś kościele, a później dopiero przeniesiono do tego grobu, bo tutaj Prusacy właśnie ambicjonalnie się zmobilizowali i zrobili mu właśnie taki piękny pochówek w tej mauzoleum. Wracając pamięcią do tych chwil, kiedy miałem przyjemność tutaj pomieszkiwać, to w momencie, kiedy już wieczorem zamknięta była restauracja i zbliżała się noc, to bywało tak, że gości hotelowych nie było wcale oprócz mnie, czyli byłem tylko ja i jeszcze ktoś tutaj z personelu, jedna osoba, pilnujący tej posiadłości. No i powiem tak, że czasami właśnie się tutaj wałęsałem po tych krużgankach, jeszcze wcześniej chodziłem po parku, chodziłem do bramy, a czasami nawet zapuszczałem się do mauzoleum Feldmarszałka Blichera. Nie mogłem się ustrzec tutaj przed uruchomieniem wyobraźni. I właśnie chodząc tutaj po tych krużgankach i obchodząc koło pałac, a mój pokój znajdował się niedaleko apartamentu Feldmarszałka, no to miałem takie nieodparte wrażenie, że ktoś mi towarzyszy tutaj w tych moich nocnych obchodach. W tym miejscu chciałbym Państwu podziękować, że mi towarzyszyliście w tej wycieczce i mam nadzieję, że była dla Państwa równie interesująca jak dla mnie. Zapraszam na kolejne.